Może podejrzewam, że jest tylko jeden, ale... Mówicie, że jest fajny, tak? Liberty Walk. Uwaga. Jest dosyć podobny do tego, co widzieliśmy w Aventadorze. W Aventadorze też coś takiego było, nie? R34 jest najlepszy, mówicie. On chyba będzie później jakoś. Z tego, co mi pisali widzowie, to on będzie jakoś później w grze do odblokowania albo coś. Merol C63 na drift. O, właśnie, możemy się nim zainteresować. Bo strasznie lubię ten model, ale nie ten najnowszy, tylko lubię model, zaraz wam pokażę, który. Mercedes C63. Mam nadzieję, że zobaczymy, w jakiej jest klasie. Bo chciałbym sobie porobić też te mistrzostwa. Za nie jest trochę hajsu, ale też reputacji można dużo sobie złapać. Czekajcie, czy ja już przeleciałem przez M? Jest M. Mercedes. Mamy Mercedes AMG. I teraz tak. Najnowszy Mercedes C63 S Coupe to jest ten i on mi się z wyglądu podoba też, jest fajny, w rzeczywistości jest zajebisty, ale bardziej podoba mi się ten. I kurde, jest droższy w Fordzie. Z 2012 roku i według statystyk jest lepszy. Dodatkowo nie wiem, czy to jest, czy jak to jest, czy ten... Mercedes jest po prostu lepszy. O, zobaczcie, możemy sobie, może w czarnym sobie teraz zapierniczę gościa, co? Ciekawe, jak brzmi. Żółtego? Ostatnio brałem ten kolor do Audi, ale wezmę sobie taki kolorek. 140 to trochę dużo. Mercedes Unimog, był tam też Unimog, 7 ton masy. Masakra, aktualizacja na Xbox One waży 22 GB, na kompie też tak samo? Wiesz co, ja nie pobrałem żadnej aktualizacji. Czarny mat, nie, czarny mat kojarzy mi się z Sebiksami. Daj spokój. Dobra, garaż i spróbujemy stunigować tego Mercedesa, chociaż podejrzewam, że na całkowity tuning to już mi nie starczy. W Fordzie Horizon 3 był bardzo ciężki do jazdy. Ciężko było go opanować. Nie wiem, jaki tu mamy silnik w standardzie. Może można to gdzieś sprawdzić. Nie ma tutaj tego. Zaraz zobaczę. Nie, chyba tego tutaj nie ma. Więc mamy kilka spoilerów. Szary mat też. Szary mat też mi się nie podoba. Czarny mat jest git. Czy da się sprzedawać w Fordzie Horizon 4 auta na aukcji? Z tego, co widziałem, to jest aukcja. Jeszcze jej sobie nie patrzyłem, więc nie wiem, jak to wygląda. Dobra. Więc tutaj mamy kilka spoilerów. Żadnego bodykitu chyba nie ma. Może jest? Czekaj. Jest coś! Patrzcie, jest bodykit. Oh my god. Jest bodykit do C63. Mi się podoba w standardzie bardzo. I tak mamy już dosyć poszerzony ten model w standardzie, ale jest bodykit do tego samochodu. W ogóle jest bardzo dużo bodykitów do samochodów w tej grze. Wiecie co? Jest... Okej, ten bodykit jest spoko, ale ja chyba wybiorę... Znaczy zostanę przy standardzie, bo standard jest taki bardziej... no nie wiem, jak wam to powiedzieć. Bardziej mi się podoba. Lubię go, ale jest ciężki. Chyba właśnie dlatego go lubię. Dobra. Bardzo fajnie brzmi, podoba mi się. Au! Au! Bardzo mocno go rozbiłem. Ale jeszcze jakoś jedzie. Dziękuję Azzy i dziękuję za donate. Dzień dobry. No nie, no trochę rozbiłem mojego Merola. O, i widzicie teraz, znaczy widzicie, pewnie tego nie widzicie, ale ściąga mi na prawo, dość mocno się rozbiłem i takie uderzenie już sprawia, że samochód jest dość mocno popsuty. Że trzeba mieć to na uwadze. Dobra, teraz zobaczmy sobie. Super Salon. Bierzemy Mercedesa. To ma V-kę, V8-kę pod maską, 6-litrową.
Dla samego dźwięku z tego samochodu kupić tę grę, no. Ej, ale większe, dużo samochodów jest tutaj z fajnymi dźwiękami. On ma bardzo krótkie te początkowe biegi, więc czekajcie. O, kurczę, ale mnie nos zmęczał. Więc trzeba bardzo szybko mu na starcie zmieniać, żeby nie mielić za długo. Ale jest to fantastyczny model. Ale mnie zniosło. Ej, kurde, nie ma tu jak ich wyprzedzić. Jest strasznie trudny do opanowania skurczybyk. No zjeżdżaj ty Audi! Nie mogę go wyprzedzić, bo mi ciągle hamuje przed maską. Ach, kurde, uderzyłem. Myślałem, że uda się to wyminąć. Dobra, ostatnie okrążenie. Oni mają tutaj taki moment na trasie, gdzie bardzo mocno zwalniają i wtedy można ich wszystkich właściwie wziąć naraz. Trzeba to wykorzystać, ale jednocześnie nie uderzając nikogo w tył, bo to nas oczywiście spowalnia. Oni tam mocno hamują i trzeba ich wtedy myknąć. Granie na najtrudniejszym poziomie z tymi drivatorami ma to do siebie, że jak już naprawdę będziesz wygrywał każdy wyścig, to na multiku poradzisz sobie z większością graczy. No to też wiąże się z tym, żeby dostosować sobie samochód tak jak ty lubisz jeździć. A tutaj właśnie zwalniali, ale i tak polecieli nieźle. Dobra. I koniec wyścigu już. Ostatnia prosta. Tutaj nikogo nie podgonię. Ale czwarta pozycja nawet, nieźle. Cały się zgrzałem, wszystkie mięśnie napięte. Ten jest trudny koleś, naprawdę. Dopiero co jechałem Huracanem z napędem na cztery koła, ale jazda z napędem na tył. Wielki silnik z przodu to jest. Czym zmieniasz biegi? Przyciskami na padzie, wiesz? Ale świetnie brzmi ten Mercedes, trzeba mu to przyznać, kurde. Kupiłem Forza Horizon Ultimate. Gdy pobrałem wersję podstawową, nie da się pobrać Ultimate ani przepustki samochodowej. Wiecie jak pomóc? Chyba jak pobierzesz zwykłą wersję, to od razu będziesz mógł już grać. Czy wracam do regularnych live'ów? 400 tysięcy kredytów! What? No zobaczymy, zobaczymy. To zależy od tego, ile będę miał czasu, Szczepan. Ale tak, staram się regularnie teraz streamować.
Merol pełen kaszu wypełniony aż po brzegi, ludzek pędzi i sam zmienia biegi. Dokładnie, nie auto zmienia biegi, tylko ja tym razem. Ej, ten wyścig był trudny. Udało się go jakoś tutaj ogarnąć. Jedziemy teraz tutaj zobaczyć. Czy gram online Forza Horizon? Teraz nie. Teraz gram w singla, wiesz? Czy da się mieć automata? No oczywiście, że się da. Tylko wiesz, ja tak lubię się bawić z tymi biegami. Lubię sobie biegami przed zakrętem hamować, bo to też jest trochę stabilniejsze niż hamowanie hamulcami, wbrew pozorom, w tej grze. Warto sobie dohamowywać trochę tymi biegami, jeśli jedziemy w dragu za innym samochodem. I to działa bardzo, bardzo fajnie, nie? Więc ja się przyzwyczaiłem tak grać, natomiast ten Mercedes jest mega, 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 mega trudny do jazdy. Ja próbowałem tutaj już masę różnych tuningów, jak sobie radzić z tą jego słabą przyczepnością. I naprawdę nie ma co tutaj inwestować w moc tego auta, tylko trzeba walczyć z jego przyczepnością. Czy preferuję do tej gry kierownicę? No myślę, że tak. Dawaj na niskich obrotach. To też nie jest do końca dobre tutaj dla tego samochodu. On ma bardzo duży moment obrotowy. I czy my lecimy na niskich obrotach? Czy na wysokich? Znaczy na wysokich lepiej, tak? Bo tam w pewnym momencie ma takiego największego kopa. Na wyższych obrotach po prostu. Ale od dołu też nie ma go co za bardzo zbierać, bo wtedy potrafi być niestabilny. No, żeż ty Audi! Ale żeż mnie tutaj załatwiło. Dobra, nie cofamy. Spróbujemy jakoś jeszcze ugrać, może coś się da. Tak, te drive-atary tutaj na tym poziomie trudności potrafią się też spychać. Jeśli zajeżdżamy ich trochę z boku i lekko dotkniemy, one potrafią zajeżdżać nam drogę i dość skutecznie utrudnić wyprzedzanie. Znaczy nie robią tego specjalnie, nie jest tak, że jak wyprzedzamy czysto, to one na pewno nas zepną. Ale wyprzedzenie kogokolwiek później, jak już jesteśmy powiedzmy na tej ostatniej, ja jestem na przedostatniej pozycji teraz, wyprzedzenie kogokolwiek jest trudne, bo przecisnąć się na tych wąskich drogach na każdym zakręcie i jeszcze ładnie sobie wyjść z tego zakrętu, no jest trudno. Rondo tutaj mamy. Spróbuję ich trochę pocisnąć. O, tutaj. Dobra. Czwarta pozycja. Aż ty BMW, zobaczcie jak wyrwało ładnie. Któryś tam bieg ładny wszedł i dostała takiego turbo. Dobra, ostatni zakręt zaraz i meta. Ale czwarta pozycja to nieźle z ostatniej prawie. O, patrzcie, jeszcze wezmę tego z przodu. Wypieprzaję M2. No dawaj! Nie, no kurde. Ja to nie jest M2, to jest M2? Co mnie wyprzedziło? M1, 1M w sensie. Jeszcze to mniejsze, ale kurde. Och, ten pojedynek na końcu był niezły. Dawaj kierownicę, no to ty dawaj kierownicę, skąd ja mam mieć kierownicę? Kiedy będę miał lepszy internet? Ja jakoś cię trochę męczę. No rozumiem, będę miał niedługo. Myślę, że gdzieś w połowie października, także spokojnie, wtedy w 8K chyba będę streamował specjalnie dla was. Nie no, w 8K to nie, ale na pewno się polepszy jakoś tych streamów, obiecuję wam. A teraz pobieram po Forza Horizon 2. Czy działa Forza Horizon 4 z padem Xbox 360? Jeśli ktoś wie, to proszę tutaj pomóc koledze, bo on
What? Nie chciałem go wy... Chciałem mapę otworzyć. Nie wiem, czy działa, ale podejrzewam, że chyba tak. Jeśli odpalisz na Windowsie... Gdzie on pojechał? Ha, on chyba pojechał jakimś skrótem. Ścigamy się teraz do celu. O, wyprzedziłem go, nieźle, po tych... O, shit, ale mi zajechał drogę. W sensie, ja mu trochę zajechałem, bo ja jadę pod prąd, ale... Wiecie, o co chodzi. Co to za ładne auto tam jechało? Nie wiem, ale udało się go pokonać. Yeah! Dobra. Teraz tak, zobaczmy na mapkę. Ogarnijmy sobie jeszcze jeden wyścig. O, tutaj mamy coś. Okrążenia. Bardzo trudno tym Merolem... Ja nie wiem, czemu ja tu jeżdżę tym Merolem, przecież on jest... Bardziej na jakieś dłuższe traski, jakieś bardziej gładkie. Tu mamy coś w lesie na przykład. Tu mamy chyba jakiś sprint. O, tu mamy bardzo ładny sprint, ja bym sobie tam pocisnął. Wyjedźmy z tego miasta w końcu gdzieś tam pośmigać. Zobacz, RS6 zarąbiście brzmi. No mówicie mi to o tych audycjach i rzeczywiście mieliście rację, bo na ostatnim streamie sobie go... sprawdziliśmy sobie RS7, które brzmi, kurczę, niesamowicie. Chociaż niektórzy mówią, że to nie jest realistyczny dźwięk, ale kurde, who cares? Ważne, że fajnie się tym bawisz, nie? W grze. To jest chyba najważniejsze. Ale ci zazdroszczę. No, giera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Masz 3 super wheel spiny. Możemy je polosować, zobaczymy co nam wypadnie teraz. Tak, mam 2 super wheel spiny, ale jeszcze jeden dodatkowy. Uwaga. Rally Fighter? Nie. Volkswagen Golf z 14 roku. I jakieś 2 klaksony. Siemano Lucjanto. Siemanko, witam cię. 170 tysięcy kredytów i Audi S1. Dobra, i jeszcze mamy wheelspina normalnego. Ten Merol chodzi jak Forza Horizon 3. O, uwaga, klakson. Ciągle te klaksony losuję. Niedługo będę miał ich za dużo. Czy będzie wersja pudełkowa na PC? Nie mam pojęcia. Z wnętrza Merola pokazać, okej. Także to jest wnętrze Merola z 2012 roku, strasznie mi się podoba. Te zegary chyba nie są elektroniczne, one są analogowe. Albo częściowo elektroniczne, częściowo analogowe. Czy cyfrowe się powinno mówić, nie ten, nie wiecie o co chodzi. Bardzo fajne są te zegary, bardzo fajnie Merol brzmi ze środka, wyłączymy sobie muzykę i posłuchamy za chwilę. Ale przede wszystkim mamy tutaj, zobaczcie, środkowa konsola. Jest schowana, dopiero w modelach, nie tych najnowszych Mercedesa, ale w późniejszych modelach Mercedesa będziemy mieli takie zdupiałe, wiecie, wystające tablety i one przez ileś tam roczników były w tych Merolach, ale tutaj w tym wcześniejszym mamy taki schowany monitorek wtopiony właściwie w deskę rozdzielczą i to wygląda cudownie. Niżej wam tego Merola teraz podczas jazdy nie mogę pokazać, moglibyśmy go zwiedzić sobie w Fordzie Viście, tak? Natomiast strasznie mi się podoba wygląd jego zewnętrzny, no jest cudowny samochód, po prostu, tak? Urwany mam akurat teraz lusterko i trochę jest odrapany z jednej strony, więc nie widzimy go jakby w całości, ale jest świetny. Czy opłaca się kupić Xbox One S? Wiesz co, no nie wiem, no to twoja decyzja, czy się opłaca. Nigdy nie lubię odpowiadać na takie pytania, co się opłaca, co się nie opłaca. Bo, no to każdy z was powinien sam stwierdzić, zbadać sobie, jakie są jego potrzeby. Bo coś, co dla mnie będzie się opłacać, dla setek innych osób może być to nieopłacalne, niefajne, tak? Więc takie pytania, po prostu na nie nie odpowiadam. Zrobić driftowóz. Okej, możemy później porobić. Czyli co? Mamy tak, w planie dzisiaj parę fajnych rzeczy do roboty.
Najpierw z takich fajniejszych to ogarnęliśmy sobie parę wyścigów mistrzostwa w Huracanie i w Aventadorze, sobie pojeździliśmy trochę. Ogarnęliśmy sobie tego Mercedesa i jeszcze będziemy sobie szukać zaginionych samochodów, których pojawiło mi się trochę. Ale to za moment. Teraz jeszcze zrobimy sobie ostatni wyścig Mercedesem, do którego jedziemy. Będzie to sprint. Chcę go trochę dłużej posłuchać, nim pobawić. Mam włączone teraz uszkodzenia maksymalne, symulacyjne. I każde uszkodzenie, no każde zderzenie z czymkolwiek, nawet z obiektem, który można zniszczyć, sprawia, że samochód prowadzi się gorzej i gorzej trochę przyspiesza. Aż może z tym przyspieszeniem to nie przesadzajmy, ale może nie od razu się niszczy tak aż mocno, ale no może się poniszczyć prowadzenie dosyć łatwo. Także trzeba uważać i jeżdżę dzisiaj trochę bardziej ostrożnie niż ostatnio. Jak tam plany na nową serię z Gotuj z Ludzkiem? Spokojnie, to wszystko, Szczepan, wiesz, wszystko się rozwija, ale mogę ci zapewnić, że naprawdę, naprawdę myślę nad tym intensywnie. No nie mogę wam powiedzieć, kiedy, bo z tym jest związanych trochę prywatnych spraw, a część mojego prywatnego życia wolę zachować dla siebie i tak już sporo udostępniam w sieci, typu zdjęcia czy vlogi. No i no nie chcę mówić o wszystkim, tak, ani, ale ogólnie tak, będę miał taką fajną serię na tym moim vlogowym kanale i tam będziemy sobie gotować, może zrobię taką serię, gdzie będę realizował wasze jakieś przepisy, czy coś dla was, co będziecie chcieli, no na tym mi zależy, żeby też jakoś z wami się integrować w tym wszystkim, nie? Co? Będzie Gotuj z Ludzkiem, no? No, wiesz, ja zawsze sobie gotowałem sam jedzenie, zawsze sobie sam przygotowałem, lubię to robić, a moje potrawy, no, jestem facetem, tak? Lubię, jak coś można zrobić szybko i dużo się przy tym nie namęczysz, więc moje potrawy są proste i staram się też, zwłaszcza ostatnio, żeby były zdrowe i żeby było w nich dużo warzyw, zielonych warzyw. Więc też nie do końca może to każdemu posmakować, ale dla mnie jest to fajna zabawa z tym. Bułka z parówką. No właśnie nie, no. Takie sałatki sobie na przykład robię. Dobrze, zobaczmy. Tutaj mamy chyba klasę, która mi nie odpowiada, ale zobaczymy. Nie, to nie jest to, co chcę. Ja chcę mojego Mercedesa Custom Blueprint i weźmy sobie... Pościgajmy się może German Performance. To będzie... AMG, o zobaczcie, tutaj mamy fajny preset do wyścigów, AMG kontra M-Sport, czyli BMW kontra Mercedesy i tyle. I możemy sobie jeszcze tutaj wybrać sezon, wszystko możemy sobie zrobić. Możemy sobie wybrać na przykład, weźmy sobie jesień, weźmy sobie late afternoon i weźmy sobie overcast. Okej. I podejrzewam, że będzie gra wyglądała prześlicznie. Dodatkowo będziemy w pojedynku z BMW-kami, także myślę, że będzie ciekawie. Pojeździ Mustangiem. A którym Mustangiem konkretnie? Parówka w bułce tartej. Tak, jeszcze posmarowana masłem ta bułka. Bułka tarta posmarowana masłem. Dobra, ciśniemy. Trochę mnie zostawili. Się z tym traction control trochę bawiłem na starcie. Traction control tylko i wyłącznie za sprawą pada. Kontrola trakcji jest wyłączona, żeby było... O, fuck! Żeby było trudniej. Ale żebym przywalił tutaj. A i co? BMW rzuciło, ha! E45... E46. X6. Miniemy ją. Co ona tak dziwnie brzmi?
Brzmi jak jakieś Lambo. What? W sensie ta X6, którą minąłem. O, teraz mnie próbuje tutaj zadźgać. What? Co ta X6? Co w tym SUV-ie siedzi? O, będzie hopka, uwaga. Hops. Siódma pozycja, czy damy radę coś tutaj ugrać? Co to za dźwięk tego samochodu? Dobra, ciśniemy trzy paki tutaj jak nic. BMW Procara już nie docisnąłem. Ale czwarta pozycja znowu. Pięknie. Zobaczcie, za mną jechało, co to było? BMW X6M, ale ziomek miał w tym samochodzie, nie wiem, chyba V10 włożoną, bo rzeczywiście dziwnie to brzmiało.